Dzień dobry moi drodzy, witam was w piątek, piąteczek, piątunio. Jakże miło, że dzisiaj wyszło piękne słońce. Dominika Pogodynka przepowiada piękny dzień. Ja jestem już po pracy, tak jak wam mówiłam. Dzisiaj praca do godziny 9, więc idealnie zapowiada się ten dzień, chociaż jestem zmęczona, bo wczoraj sobie trochę z siostrą posiedziałyśmy, pośmiałyśmy się. Było bardzo wesoło i sympatycznie, także wieczór bardzo udany i teraz myślę, że dzień też zapowiada się fajnie. Jadę właśnie do Dealsa, w sumie nie będę robiła jakichś większych zakupów, chociaż za jakiś czas może i musiałabym zrobić większe zapasy chemii gospodarczej w domu, bo już mi się sporo rzeczy kończy, ale wiecie co, ja też nie mam tyle miejsca potem, żeby robić jakieś ogromne zapasy, więc dopiero jak to wszystko się pokończy, to wtedy, a teraz muszę tylko dokupić sam proszek, bo muszę poprać trochę rzeczy i też koce. A że ma być właśnie lepsza pogoda, to myślę, że wszystko mi fajnie szybko wysknie na balkonie. No więc jadę. Kupimy proszek, może jeszcze coś tam mi fajnego wpadnie w oko. Plany na dzisiaj zapowiadają się tak, że... O Jezu, tu są światła? A chyba nie było wcześniej, tak mi się wydaje. Człowiek nieraz już jedzie na pamięć w jakieś miejsce, zauważyłam. Ale dobra, mówiłam o tych planach. Zawsze mnie coś wytrąci z rytmu, także na pewno muszę po pierwsze zjeść śniadanie, bo jestem już głodna, a stwierdziłam, że nie będę jadła w pracy, bo tak wcześniej nie chce mi się jeszcze jeść. A wolę sobie zjeść w domu tak na spokojnie, kawka, herbatka, jak to ja. Więc zjem sobie na pewno śniadanie i biorę się za sprzątanie, ale słuchajcie, no na razie nie robię jakichś takich grubszych porządków, tylko po prostu muszę pochować pranie, to które już jest suche do szafy, muszę na pewno przyjechać odkurzaczem tak porządnie, bo teraz jak Luczy tak wcześnie chodzi na spacery, to jest jeszcze mokro, no i wnosi mi pełno tego piachu, więc wszędzie i w sypialni, i w salonie, wszędzie po prostu pod nogami czuję ten piach, więc na pewno muszę porządnie podłogę przejechać odkurzaczem, powyciągać ze zmywarki, ogarnąć trochę właśnie kuchnię, ale bez jakichś, mówię, jakichś tam większych porządków. No i jeszcze pranie. Muszę jeszcze wstawić pranie, bo też mi się już nazbierało. No a nie mam właśnie tego proszku, więc za bardzo nie mam czym wyprać. Proszę pana, niech pan sobie przejedzie na rowerku. Bardzo fajnie, też wczoraj byłam. No i co? I jak już to wszystko ogarnę, co mam ogarnąć, to będę montowała film, ten z wczoraj, ten, który wy już widzieliście, bo ten, który nagrywam teraz obecnie, to jest film na sobotę. Tak, na sobotę? Nie, przepraszam, to już jest film na środę kolejną. Więc wy już, ten, który ja będę montowała, wy już widzieliście, to był film z rowerów i właśnie z imienin Zuzi. Muszę zmontować film, bo wolę zawsze to zrobić w tygodniu, a nawet właśnie tak w czwartek, tak żeby już na spokojnie się w sobotę film pojawił, żebym nie musiała od rana jeszcze, nie wiem, robić miniaturek, czy jeszcze czegoś tam sprawdzać, oglądać, bo wiecie, montaż takiego filmu, pomijając, że jeżeli jest film taki, gdzie się dużo dzieje, jest dużo cięć, jest dużo przejść, jest podkładana muzyka, są przebitki, no zajmuje trochę czasu i około takie 3 godzinki myślę, ale to nie kończy się tylko na montażu, tylko no na ciągłym oglądaniu tego filmu, więc ja z reguły mam tak, że jak już ten film się pojawia na YouTubie, to już go nawet nie oglądam, tego swojego filmu, bo już jestem nim znudzona, no bo ile razy można go oglądać, jeżeli ja montując taki film obejrzę go no co najmniej 5 razy, jak nie więcej, także mi się już go nie chcę oglądać potem na YouTubie, tylko oczywiście sprawdzam, czy tam wszystko się dobrze dodało i tak dalej, ale już koniec gadania, bo potem właśnie Zuzia zwraca mi uwagę, że ty się za mocno rozgadujesz na tym YouTubie. No ale jak nie mam się rozgadywać, jak wy mnie tak zagadujecie ciągle, no jak jest tyle tematów, o których ja bym chciała powiedzieć, ciągle przychodzą mi nowe myśli, no. Ja chyba muszę zmienić ten kanał, to chyba nie będzie kanał z życia, tylko to chyba będzie po prostu kanał taki pogadankowy.
bo gadana mi się taka załącza, a szczególnie w samochodzie mogłabym gadać godzinami. Ostatnio, czekajcie, nie, jak jechałam, tak, jechałam do Wojtyszek wtedy i coś nagrywałam, ale w końcu nie wiem, czy ja to dodałam, czy nie, ale włączyła mi się taka gadana, że myślałam, że całe te 200 km będę gadała. Po prostu dobrze mi się jakoś tak rozmawia w samochodzie. W domu jest jakoś inaczej, w domu jakoś tak, nie wiem, gorzej. Najlepiej w aucie mimo wszystko, no ale dobra. W takim razie tu się z wami na ten moment pożegnam, ale to oczywiście jest dopiero początek vloga, bo myślę, że zobaczymy, może wezmę aparat do Dilza, a jeżeli nie wezmę, to i tak widzimy się w weekend, bo ma być ładna pogoda i na pewno jakieś plany nam się urodzą. Wiem, że w sobotę albo w niedzielę, w sumie tego jeszcze tak do końca chyba nie ustaliliśmy, będziemy robili imieniny na ogrodzie, prawdopodobnie grillka, no bo trzeba korzystać, że jest fajna pogoda, bo to się, jak wiemy, rzadko zdarza. Znowu o pogodzie, no ja po prostu nie wiem, co ja mam z tą pogodą. Ciągle gadam o tej pogodzie. Podjechałam, jak widzicie, daleko nie było, no i bardzo dobrze, bo gadałam, Jezus Maria, 9 minut. No przecież nie, no nie wierzę, wydaje mi się, że dopiero zaczęłam mówić. Moi drodzy, bardzo szybki haul zakupowy z Dealsa, bez większego rozgadywania się. Po pierwsze, to po co głównie jechałam, to jest, jakby ktoś nie wiedział i może się nie domyślił, jest to proszek do prania marki Purox, nie wiem, nie znam. Wzięłam, bo był w promocji, 6 kg za 35 zł. No i tutaj, jak żeby inaczej, jeżeli jest coś w promocji, no to przecież musimy kupić. Cena regularna, nie wiem jaka tego jest, ale już kiedyś jadłam. To są te takie long chips, te długie chipsy. Kiedyś chyba miałam ten smak barbecue. I powiem wam, że rewelacja, co prawda, no nie jest ich zbyt wiele w tym opakowaniu, bo tu jest, ile gramów? 75, no to wiadomo. Ale były w promocji 4 za 12 zł i ja wziąłam sobie smak chili, grillowana papryka, tu jakiś, nie wiem, creamy dill, to nie wiem co to będzie, szczerze mówiąc. No i ten barbecue, który mi kiedyś smakował. I jeszcze sobie wzięłam Airwicka odświeżacz do powietrza, taki wkładany do kontaktu. Wzięłam z tym dyfuzorem, bo nie mam jeszcze. Potem tylko trzeba kupować te wkłady i rzekomo wystarcza na 120 dni, ale to pewnie w zależności od tego, na ile sobie tam ustawicie, to nie wiem, jaką wydobywa te zapachy, czy to psika. Nie psika, chyba po prostu puszcza zapach. Zaraz zamontujemy, w kontakcie zobaczymy, bo mam ten taki stojący dyfuzor, ale on ciągle się coś zacina, nie wiem o co z nim chodzi, baterie są dobre, ale ciągle się zacina i to już drugi dyfuzor z rzędu, jeden, ten pierwszy już wyrzuciłam, kupiłam drugi, znowu się zacina, więc nie wiem o co chodzi z tymi dyfuzorami, także teraz sobie wypróbujemy coś takiego, bo widziałam właśnie u kogoś w domu i powiem wam, że naprawdę bardzo ładnie czuć przy wejściu do łazienki, a teraz akurat bardzo czuję ten proszek, też ładnie pachnie. No i takie oto zakupy z Dealsa. Nie szalałam, tak jak wam mówiłam, jechałam tylko po proszek i tak wyszłam z czymś jeszcze. Pojadę sobie też za jakiś czas zrobić większe zakupy z takiej chemii do domu, bo już tak wszystko powoli się kończy. I wtedy pojadę, uzupełnię sobie zapasy. No i co? To sobie zamontuję. Proszek przesypię do takiego pojemnika, który mam w łazience. Chipsy chowamy do szafki. Może sobie w weekend właśnie już któryś spróbuję. I w planach dalej jest ogarnięcie mieszkania. Thank you.
need to be swept away, swept away. I'm cornered in the cold where you left me. Left again, left again. Kochani, witam was serdecznie w weekend. Ten vlog będzie z piątku, soboty i niedzieli. I dzisiaj właśnie mamy niedzielę, jesteśmy na grillu urodzinki. Świętujemy sobie trzy różne okazje. A wczoraj nie odzywałam się do was, bo za bardzo nie było gdzie. Byliśmy wczoraj w Manekinie na jedzeniu. Tak jak widzieliście, zrobiłam krótkie przebitki z tego wieczorku. I gdzie my jeszcze byliśmy? Aha, zrobiliśmy sobie mały piknik w Chybach. To jest jeziorko z drugiej strony Kiekrza. Kto mieszka w Poznaniu, ten będzie wiedział. Kilka osób jednak było, więc ja nie do końca się jeszcze czuję, żeby tak przy ludziach gadać tutaj do aparatu. Więc stwierdziłam, że na spokojnie już odezwę się do was dzisiaj tutaj z ogródka. Zeszłam sobie na dół, jestem sama, na spokojnie. Taka piękna zieleń tutaj wszędzie dookoła mnie, proszę bardzo. Powiem wam, że weekend bardzo fajny. Pogoda się super udała, bo tak naprawdę od piątku jest codziennie ładnie. W piątek, to co widzieliście, zrobiłam sobie tam małe zakupy, ale naprawdę takie skromne. Wczoraj właśnie cały dzień, najpierw byliśmy w odwiedzinach, potem byliśmy właśnie, nie, przepraszam, najpierw byliśmy na pikniku, potem byliśmy w odwiedzinach, potem w Biedronce. I na końcu już na kolacji w Manekinie. Potem musieliśmy odebrać jeszcze Lukę od moich rodziców. No i dzisiaj właśnie tutaj jesteśmy u moich rodziców na grillku. Zaraz właśnie będziemy robili kawkę i zjemy sobie lody bakaliowe. Plany na dzisiejszy dzień już do końca w sumie są takie na chillaucie tutaj, na ogródku. Już nic ciekawego się dzisiaj nie wydarzy, nie zapowiada. Może jeszcze, jeśli byłby ciepły wieczór, a to jeszcze różnie, wiecie. Nie do końca jeszcze te wieczory są takie ciepłe, jakbyśmy chcieli. Ale jeżeli byłby ciepły wieczór, to może dzisiaj kolacja na balkonie, wieczór na balkonie. Zobaczymy, czy będzie w miarę tak przyjemnie, żeby sobie posiedzieć. No teraz z tego, co patrzyłam, ma być już całkiem ładna pogoda przez cały tydzień. Ja właśnie w sobotę jadę do Wojtyszek. I też sprawdzałam, że ma być 20 stopni i słoneczko, więc pogoda idealna. No i co? No i zbliżamy się niedługo do kolejnego tygodnia. Wchodzimy w kolejny tydzień. Ja, słuchajcie, jeszcze troszkę. Ostatnio nawet liczyłam, ile dni, ale teraz wam nie powiem. Ale jeszcze troszkę i zbliżają się już moje wakacje wielkimi krokami. No bo tak jak wiecie, nauczyciele kończą
swój rok szkolny tak samo jak dzieci. Czyli w tym roku jest to 23 czerwca bodajże, piątek. No i zaczynamy 2 miesiące laby. Więc ja się przeogromnie cieszę. Cieszę się, że odpocznę od hałasu. Cieszę się, że w końcu będę mogła trochę pobyć w ciszy, bo uwierzcie mi, że no niestety, ale ogromny minus tej pracy to jest ten hałas i naprawdę to człowieka wykańcza bardzo mocno. Niektórzy się może dziwią, że nauczyciel, dlaczego on pracuje krócej, no ja już teraz to rozumiem. Kiedyś wydawało mi się to takie fajne. Jak byłam dzieckiem, mówiłam, jak to fajnie być nauczycielem, oni mają tyle wolnego, krótko pracują i tak dalej. Tak mi się to marzyło, ale teraz już z biegiem czasu rozumiem, dlaczego tak jest. I zdecydowanie no, nie wyobrażam sobie siedzieć w szkole z dziećmi 8 godzin, bo naprawdę wykańcza to bardzo mocno, obciąża to bardzo psychicznie. Może komuś z boku się wydawać, że nie, że co to tam iść na 4 godziny, czy maksymalnie 5, tyle wolnego, te ferie, te wakacje. No oczywiście są to na pewno jakieś fajne profity i zalety tej pracy. Zgadzam się z tym jak najbardziej, ale no niestety odpowiedzialność jest przeogromna i praca w tak ogromnym hałasie przez tyle godzin jest naprawdę bardzo męcząca. I ja pamiętam, że jak zaczynałam swoją karierę, to było dla mnie ogromnym problemem to, że codziennie wracałam z ogromnym bólem głowy do domu. No ale z czasem się przyzwyczaiłam do tego. Chociaż oczywiście czasami są też takie dni, że człowiek wraca z ogromnym bólem głowy. No i niestety, no z tym się trzeba pogodzić. Taki zawód wybrałam. A czy dobry dla mnie, no to już nie będę tutaj poruszała tego tematu. Zobaczycie w najbliższej przyszłości, co tam dalej w moim życiu się wydarzy. A ja nie będę tutaj za dużo mówiła, bo chyba lepiej wychodzi, jeżeli się za dużo nie mówi, a działa i pokazuje już efekt końcowy, więc przy tym pozostaniemy. Pokażę wam, jaki fajny tutaj kawałek ogródka jeszcze moja mama ma z owocami i z warzywkami. I tutaj w szklarni są już posadzone pomidorki. To są pomidory, których smak czuć. To nie jest chemiczny smak ze sklepu. I naprawdę na nie już bardzo czekam. I tutaj jeszcze to malutkie, to jest rzodkiewka. Już wam pokazuję, co jest dalej. Wyjdziemy sobie. O! Czy ja tutaj przejdę przez choineczki? Przejdę. No i tutaj się zacznie. Wiedza moja o ogrodnictwie jest niestety bardzo słaba, ale wiem, że na pewno są tutaj truskaweczki. O, tu jest mięta. Akurat do wody. Cytrynka, mięta. Rewelacja. Już wam pokazuję. W ogóle tu jest tak dużo choinek, bo my co roku, ja wam o tym mówiłam, wycinamy choinki właśnie na święta. I mamy swoje choineczki z ogródka. Tutaj są drzewka. To była chyba śliwka. Albo orzech, kurde, ja się nie znam, powiem wam, że jeśli chodzi o ogrodnictwo, to jestem bardzo cienka. O, tutaj jest lawenda. I jeszcze troszkę i niedługo już zakwitnie. No a tutaj właśnie są borówki. O, tu już widać drzewko, ładnie krzaczek rośnie. Co tutaj jeszcze było? Czekajcie, to były poziomki? Poziomki chyba. Tu gdzieś były malinki, o właśnie. Tu są malinki. O, na malinki powiem wam, że ja chyba najbardziej właśnie z tych owoców to lubię maliny i truskawki. I to wszystko to są malinki. Tutaj też. Aha, i to wszystko. To też są maliny. Tam wszędzie w oddali widzicie lawendę. Lawenda jest tutaj wszędzie tak dookoła. A to... to jest agres, taki malutki jeszcze. Świeżo wsadzony. A tutaj już widać porzeczkę. Dobra, kochani, ja idę do rodzinki. Idę jeszcze sobie z nimi posiedzieć. Robimy kawę. Idziemy szykować lody i
jeszcze sobie trochę posiedzimy. Ja tu właśnie, poczekajcie, bo wziąłem telefon. Jest 16:40. To na spokojnie. Mamy czas, nikt nas dzisiaj nie goni. I możemy sobie jeszcze na spokojnie posiedzieć, bo naprawdę jest bardzo przyjemna pogoda. Jest właśnie tak fajnie na krótki rękawek, ale nie ma upału, więc trzeba z takiej pogody jak najwięcej korzystać. Jak widzicie, moi drodzy, jestem już w domu, jest już poniedziałek, wczoraj jeszcze sobie chwilę posiedzieliśmy, wypiliśmy kawkę, zjedliśmy lody i w domu byliśmy jakoś koło 18:30, także oglądaliśmy sobie film, swoją drogą naprawdę fajny serial, wciągający, na Netflixie, bodajże 30 lat później, o, taka była nazwa, 30 lat później, tak nas wciągnęło, że obejrzeliśmy od razu 3 odcinki, a jest 6, więc możliwe, że dzisiaj go nawet dokończymy. A dzisiaj pogoda jest przepiękna. Cały ten tydzień zresztą ma być bardzo ładny. Pogodynka Dominika z tej strony. Ja przyszłam się z wami tylko pożegnać, zakończyć tego vloga. Będę go dzisiaj montowała, dzisiaj i jutro, tak żeby był gotowy na środę. A potem kolejny vlog pojawi się oczywiście w sobotę. Więc bardzo dziękuję wam za oglądanie tego vloga, mam nadzieję, że wam się podobał. Zapraszam do subskrypcji, do łapeczek w górę. No i oczywiście, jak to zawsze ja, zapraszam was serdecznie do pisania komentarzy. Ciągle będę to powtarzać.